Na Skype jest ze mną aktorka Marta Żmuda-Trzewiatowska. Witaj, Marto. Witajcie, kochani, w tych niecodziennych warunkach. Jak ty się czujesz? Dziękuję, czuję się bardzo dobrze, chociaż no, to siedzenie w domu myślę, że każdemu już po prostu wychodzi bokiem, ale tak trzeba. Stosujemy się do wszystkich zaleceń i, no, i jesteśmy w tym domu, chociaż czasami już głowa naprawdę wysiada. Ale to siedzenie w domu czasami przynosi dobre efekty, możecie wpaść na coś ciekawego i właśnie ty i Kamil wpadliście na pomysł nagrania serialu internetowego. Tak, śmiejemy się, że chyba nie potrafimy żyć bez swojej pracy. Oczywiście jak wszyscy Polacy posprzątaliśmy już mieszkanie, naczytaliśmy się książek, naoglądaliśmy się filmów i seriali, no i stwierdziliśmy, że jednak bez naszej pracy jest nam pusto, nudno, jakoś tak byle jak. I Kamil wpadł na pomysł serialu, mini serialu internetowego. Serial trwa 2-3 minutki. Wszyscy nagrywamy w domach, wszyscy nagrywamy online. Czasami udaje nam się zrobić próbę na Skype, to ci zdradzę, ale generalnie oczywiście każdy nagrywa ze swojego domu, przesyłamy sobie te materiały, oglądamy. Oczywiście ten serial by nie powstał też, gdyby nie wspaniała grupa tutaj przyjaciół, których nie widać, ale którzy bardzo dzielnie dla nas pracują i piszą. Mówię tutaj o Karolinie Frankowskiej i Kasi Goleni, które piszą właśnie, o naszych producentach Marcie Jarzębskiej, Ciesielskiej i Jarkowi Ciesielskiemu, którzy próbują to wszystko właśnie spiąć w całość, ogarnąć. Mówię tutaj o naszym wspaniałym dźwiękowcu, montażyście no, bez tych ludzi po prostu no, my byśmy nie ogarnęli tego. Oni też pracują w domach. Zdalnie i tak, no i w ten sposób udaje nam się co drugi dzień wrzucić na YouTube'a taki mini odcinek. Na razie mamy ich 6. Oczywiście wszystko zależy od widzów, bo jeśli będzie widownia i będzie zapotrzebowanie na to, żebyśmy nagrywali dalej, to my będziemy to robić dalej. No ale wszystko zależy od Państwa. Wiem, że Małgosia Koruchowska była właśnie już w serialu, Kamil Kula. Podobno pojawią się kolejne gwiazdy, na przykład Agnieszka Miedłocha czy Antek Pawlicki, prawda? Tak, staram się tak dozować to zdradzanie nazwisk. Naprawdę wiele osób zgodziło się, wspaniałych aktorów, wielkich gwiazd też zagrać z różnego pokolenia, i starszego, i młodszego. To starsze pokolenie trochę się oczywiście boi ogarniania tych wszystkich technicznych rzeczy, ale to jest cudne, że każdy w ogóle mówi tak, bardzo chcę, przyślijcie tekst. Słucham? Chcę coś z siebie dać, prawda, w tym trudnym czasie. Tak, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że no, w tej chwili tych dobrych informacji jest bardzo, bardzo mało i tych informacji, które wywołują uśmiech na naszej twarzy, więc my to robimy właściwie ku pokrzepieniu serc dla Państwa, ale też trochę dla siebie, żeby zabić ten czas, żeby ten czas szybciej nam płynął i żeby nie zwariować. Dokładnie. Dzisiaj premiera 3. odcinka o godzinie 21:00 na twoim profilu pojawi się link. Czy zdradzisz, czy tym razem to będzie kobieta, czy mężczyzna? Dam do wyboru. Może to być Sonia Bohosiewicz, Antek Pawlicki albo Agnieszka Więdłocha. Antek Pawlicki. Mogę wybrać? Ty byś chciała Antka, zobaczymy, kto to będzie. Słuchajcie, no prawda jest taka tak, że mamy już jakiś tam zapas zrobiony tych odcinków. Będziemy to wrzucać co drugi dzień, bo naprawdę wszystko ogarniamy sami. To znaczy ja, kiedy nagrywam swoją część, muszę sobie zadbać o kostium, o rekwizyty, ustawić kadr, potem sprawdzić dubla, prześledzić, którą ręką co zrobiłam, żeby pan montażysta nie miał za dużo pracy potem i żeby to się w ogóle dało zmontować, więc naprawdę tak serdecznie pozdrawiam wszystkich z planu, którzy pracują zawsze każdego dnia na planie na to, żebyśmy my, aktorzy, mieli taki komfort pracy, czyli każdą panią, która prasuje mi koszulkę, panią, która dba o mój make-up czy fryzurę, tutaj muszę ogarniać wszystko sama i naprawdę przyznam szczerze, że taką jedną scenkę, no to potrafię
potrafię z półtorej godziny, dwie godziny kręcić, żeby nagrać w planie szerszym, w planie bliższym, więc jest to naprawdę trochę roboty. No do tego jeszcze właśnie to zmontowanie, udźwiękowienie, więc to wszystko tyle wychodzi. Ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy, że na planie podczas takiego jednego dnia pracy, na który składa się 12 godzin naszej pracy, my nagrywamy od 6 do 7 minut gotowego materiału. Bo ludzie piszą w komentarzach, czemu to takie krótkie, żeby dłuższe nagrywać te odcinki, ale jakby fizycznie na razie nie jesteśmy w stanie. Marto, właśnie a propos twojej pracy, jesteś aktorką. Co ty na te doniesienia, które pojawiły się dziś? Właściwie dziś nas tak zbombardowały, że zarówno Patryk Wega, jak i Konrad Niewolski nagrywają w tym czasie swoje filmy. No cóż, mogę powiedzieć, że myślę, że ludzie ich ocenią. My jesteśmy solidarni, my siedzimy w domach tak jak wszyscy. Wielu ludzi jest teraz w bardzo ciężkiej sytuacji. Wiele firm upada, ale ludzie stosują się do tych zaleceń. Ja tego nie pochwalam. To nawet nie chodzi o solidarność, to też również po prostu bezpieczeństwo. Solidarność, mówię solidarność środowiska, ale bezpieczeństwo już w ogóle abstrahuję od tego, że uważam, że jest to nieodpowiedzialne. To jest moje oczywiście zdanie. No ale cóż, no, jak widać, niektórzy mają to za nic. Może później wyciągną z tego wnioski, to jeszcze, żeby zakończyć czymś optymistycznym, czytacie bajki. To chyba wam wszystkim sprawia ogromną frajdę. Tak, ja kocham w ogóle czytać bajki dzieciom, więc jak Kasia Zielińska wpadła na pomysł akcji Przerwa na bajkę, powiedziałam tak, bez wahania, od razu zgodziłam się. Śmieję się tylko, że akcja się nasza rozrasta i coraz dłużej siedzimy jednak w tym domu. Dni przybywa na tej naszej kwarantannie w Polsce, więc śmieję się, że tylko boję się, że mi się zaraz książki skończą dla dzieci. Także jest to cudna akcja i też jutro wznawiamy nasz cykl. Też staramy się co drugi dzień właśnie poświęcić te 30 minut na to, żeby zająć Państwa dzieci. A Wy w tym czasie macie przerwę na kawę, herbatę, relaks, na co tylko chcecie. Ale swoją drogą to jest chyba takie bardzo budujące, że w tym trudnym czasie jednak zobacz, ludzie się jednoczą, chcą z siebie dać to, co mają najlepszego, prawda? Swój czas. Jest to piękne. Ja to widzę też, jakby nie tylko nasze środowisko i nie tylko my, ale widzę to w ogóle wszędzie wokół, że tak naprawdę no, bardzo ze sobą wszyscy po prostu tęsknimy. Ja się śmieję, że jak już będziemy mogli wyjść do ludzi, to ja chyba będę się przytulać do każdego napotkanego na ulicy człowieka, bo no, jako aktorka w ogóle dla mnie ta relacja z drugim człowiekiem, z widzem, z fanem, była zawsze bardzo, bardzo ważna, więc ja nie potrafię pracować zdalnie. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są tacy ludzie. Ja lubię pracować dla ludzi, z ludźmi, więc bardzo mi tych ludzi brakuje. Widziałam dzisiaj, że Kasia Herman na swoim Instagramie napisała, że najbardziej brakuje jej oklasków. Tak, coś w tym jest. Ktoś nawet zapytał, czy możemy robić taki teatr w internecie. No ale to by był film. My w teatrze jakby żyjemy właśnie tą wymianą energii, wiceaktor. Więc bardzo też za tym tęsknię. Marto, życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę ci, żeby ten czas właśnie był takim czasem samych dobrych rzeczy, żebyś te dobre rzeczy kumulowała w sobie i nie miała kiepskich dni, a te kiepskie dni zamieniała w coś dobrego. W związku z tym... Bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. Oczywiście również życzę zdrówka przede wszystkim i wszystkim Państwu zdrowia, pogody ducha. Przetrwamy to razem. Niedługo wyjdzie słońce.